Witam was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony ja, MC, a dobrze wam kolejny odcinek z gry Minecraft Dungeons. Panie i panowie, idziemy na kolejny poziom. Jest to poziom Pustynna Świątynia i to jest przedostatni poziom przed tym oto poziomem w zamku. Możliwe, że będzie tu poziom i jeszcze w środku będzie kolejny, także nie mówię, że to jest przedostatni odcinek, bo może będziemy jeszcze robić ten typ, bądź pokażę wam typ najgorszy, czyli najtrudniejszy apokalipsa na tym ostatnim poziomie. Poprzednie poziomy to nie będziemy przechodzić, bo tam nie będzie już lutu, który nas interesuje, tak naprawdę. Także moje oko mnie swędzi. Zacznijmy Pustynną Świątynię oczywiście na poziomie mocy najtrudniejszym, jaki jest. Zaczynamy. Jedziemy, panie i panowie. Pustynna Świątynia. Bardzo ładnie to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie. Deep within these halls awaits a powerful necromancer. The forgotten ruler of a nameless kingdom. The necromancer wields an enchanted staff that holds the power to summon the undead. We must destroy it before the arch-illager can claim it in his tiny evil hands. That would surely be the doom of us all. Okej, okay. Nie grałem jest między odcinkami, także jak widzicie mam taki sam zestaw wszystkiego taki jak miałem. Odpalimy sobie mapę na sam początek i tu widzę już wazę ze szmaragdami, także sobie to rozbijemy od razu. Czyli jest jakiś arcymag, czarnoksiężnik, tak, którego musimy pokonać i rozwalić jego różdżkę. Dobrze zrozumiałem? Jeżeli tak, to będziemy mieli bossa pewnego na tym poziomie. Tu jest wejście, jak nie, to była skrzynka, tylko tobie. I tak, te zombiaki nazywają się husky. To są husky z Minecrafta oczywiście. Zobaczmy, jak sobie poradzimy z nim teraz. Poradziliśmy sobie na luzie. Chociaż dalej nie pijemy tak, jakbym chciał, to wiadomo. Strzały oczywiście pomiędzy sobie odpalimy i lecimy dalej. Husku. A, teraz mi to do obejrzenia. Niedobrze. Dobra. Szkielety. O Jezus. Cyk. Cyk. O, dwóch na raz zwaliłem. No tak, bo rykoszet. Pięknie. Nie traćmy strzał. Bardzo ważne są strzały dla nas, także jak się dożyliście nauczyć. Zresztą ja też. Strzały są... Boże, nie mogę go w ogóle uderzyć, o co chodzi? Strzały są piekielnie ważne. Ten miecz zadaje mało obrażeń, tak mi się wydaje. Musimy lepszy miecz sobie ogarnąć. Takie jest moje wrażenie. Mogę się mylić, bo to wrażenie może być mylne, ale... Co to jest za przeciwnik? Widzicie to? Jakiś duch! O, coś nowego, okej, skrzynka czerwona. Mamy gorszą zbroję, okej, to nawet tego nie będę używał. Zbroja złodzieja. Nie będę tego używał nawet, dobra. Szkieletory. Lecimy je wszystkie porozwalać. Gincie panowie, wszyscy po kolei. Pomienne strzały mi się przydały. Regeneracje mamy, spoko, na sekundę jeszcze niestety, ale ta regeneracja była całkiem spora. Także wszystko okej. Okej, jakiś przeciwnik nowy. O, my widzieliśmy tego szkieleta na Rodin skinie jednym, ja to pamiętam. Nie pamiętam na który, nie pamiętam gdzie, ale on był wcześniej, widziałem go już wcześniej. Okej, okay. Ty musisz umrzeć. Umieraj, natychmiast. Bo nie wiem, kim ty byłeś, nie wiem, co ty robisz. On chyba przyzywa przeciwników, tak mi się wydaje. Okej, okay, no to może być tricky. Bo są te duchy, nie wiem, jak je nazwać, czym one są. Ale są te duchy, okej, okay. No. Nie za wiele mogą zdziałać, niestety. Okej, okay, one tworzą ogień, dobrze wiedzieć. Dobra, lecimy dalej, panie i panowie. O. No trzeba uważać. Mogę sobie, ja mam jeszcze ogień. Zapomniałem już w ogóle, co mam. W moim ekwipunku magicznym. O Jezus, dobra. O, teleportują się te duchy, o, to bardzo niefajnie. Bardzo nieładnie. Zakładam, że te duchy to jest chyba tego czarnoksiężnika całego. Chyba cię bym podpalił bardzo chętnie. Dobra, i jeszcze będzie sobie takie coś? No, uciek akurat, no to trudno, to się mówi. Dobra, panie. Znajdź tu ty klucz. Okej, znowu klucze musimy użyć, okej, spoko. Fajna mi ja teraz nie wyszła, mi się wydaje, na drugim odcinku. Takie jest moje zdanie. Nie wiem jak wasze, możecie zobaczyć i się wypowiedzieć. Byłem bardzo za to wdzięczny. Te duchy będą mnie denerwować to bardzo. Okej. Co ty robisz? Powiedz mi. Przestań. Przestań przyzywać mi przeciwników. To nie podziała. Dobra, to się znowu zamyka. Co my tu mamy? Aktywuj. Okej, czy ja tym zmieniam ściany? Dobrze rozumiem?
O nie, znowu ten typ. Mogę w klucz strzelić? Po co? Mam klucz teraz. Dobra, dostałem nim, nieważne, nieważne. Puśćcie mnie, pająk mnie gdzie. Wszystko mnie bije teraz, Jezus moja, dobra. Muszę tak zrobić, inaczej to się nie uda. Ach, zbieję dostałem. To był złodzieja chyba. Przestaniesz? Tak, zbieję złodzieja po raz kolejny. 18 poziom, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Punkt zakręcia dla nas. Jezu, nie mogę się ruszyć czasami. Nie wiem, czy mają w miejscu cały czas. Jezus Maria, co za ludzie. Tu się pojawili jeszcze. To są jakieś szkielety z tymi, z włóczniami. Ja nie mogę ich w ogóle ruszyć czasami. Na szczęście one padają po jednym strzale ze strzały. Z łuku, więc jest spoko. Dobra, oni się to będą... Będą chcieli mi przeszkodzić pewnie. A ja sobie to aktywuję na szybko i dopiero się z nimi rozprawię. Przeżyłeś? Jakim prawem? A tu jesteś kiedyś. A, to im tarcza najpierw rozwala, potem ich atakuje. No okej, okay, chyba że tak. Tu mamy coś na górze. Nie wydaje mi się. Nie, nie mamy nic. Okej. Okay. O, szybko, szybko. Dobra. Oho, ostrza, pięknie. Dobra. No i właśnie o tym mówiłem w poprzednim odcinku, że każdy poziom jest inny. Każdy poziom jest unikalny w sobie. To mam w ogóle te jako te. Spoko. Każdy poziom jest unikalny, każdy poziom jest ciekawy na swój sposób, co mnie zawsze bardzo jara w tej grze. Co my tutaj mamy? Jakieś wejście gdzieś. Uuu, panie. Czy my mieliśmy tutaj iść? Nie. Ale na pewno możemy tutaj coś znaleźć ciekawego. To na 100%. Zniknąłem. Nie ma mnie. A wiem, jak tu cienistą formę mogę wykorzystać. Mam to kółko dookoła siebie. Jak jest to, mam cienistą formę, to mnie nikt nie widzi. I mogę do nich po prostu podejść i ich ranić tym. To jest bardzo fajna rzecz, którą się dowiedziałem właśnie w tym momencie. Dobra, panowie. Wypad. Dobra, obydwoje umarli, spoko. To mogę aktywować, nie wiem po co dokładnie. Ja to aktywowałem. Nie mam pojęcia po co, naprawdę. Chyba skrzynka złota, którą chcę odzyskać z powrotem. Dawaj ją. Dawaj mi tą skrzynkę. Jak mam do niej dojść? Jak mam się do niej dostać? Czy ja muszę aktywować sobie most tutaj, czy jakiś, czy co? Nie wiem, nie mam pojęcia. Sprawdzimy sobie. O mój Boże, zaklęte rzeczy. Nie fajnie, nieprzyjemnie. Bardzo nieprzyjemnie. Pojęcie, szybkość, regeneracja. No świetnie. A mogę moją postać zaklnąć? Czy nie wiem, istoty dodatkowe? To byłoby spoko, naprawdę nie powiem. Chyba padł. Mamy tylko wazę z emeraldami. To możemy aktywować jeszcze. Nie wiem, co nam tu da. Możemy iść tu jeszcze. Start jest. Możemy iść na prawo tutaj. Możemy tu iść na prawo? Nawet nie wiem. To jest jakieś przejście niby, ale... No nie możemy iść. Dziwne to jest. Okej. Okay. W porządku. Nie wiem, co to wystrzeliłem, ale wystrzeliłem. Czy możemy tu wejść na dół gdzieś? No niby możemy, ale tu nic nie ma. No ki. Mam przeciwników jeszcze oczywiście, no bo jak żeby inaczej. I padasz pięknie. Dobra, tu nic nie ma oprócz tej skrzynki. Tu jest do aktywacji po raz kolejny. Aha, i teraz się dopiero otworzyło. Dobra, co my tutaj mamy takiego ważnego? Miecz, noż dusz! Mam większe obrażenia, 99 atak pchnięciem. Zbijanie dusz plus 2. Co mi to da? Okej, czyli to atakuje w ten sposób. Bardzo wolne. To ma szybkość większą, a moc ma znacznie mniejszą. Mam ostrość, co tutaj mam? Naprawiam na sekundę, grzmot. Błyskawica, okej. Ten dostawy ogłoszenie wrogów. Szansa im więcej ma dusz. O co chodzi z tym? Otrzymuję odrobinę zdrowia za każdą zupełną duszę. Ej, nie czaję, o co chodzi z tym, naprawdę. Zatrzymuję sobie obrażenia rozłożone w czasie. Otrzymane zdrowie. Okej. 1%. O świetnie, mogę 3% zdrowia sobie uzyskiwać. No świetnie. No dobra, weźmy to. Nie rozumiem, o co chodzi z tymi duszami, bo to też mam na duszę, jak widzicie. Ale okej, okay, zostawmy sobie to. Nie wiem, czy to będzie dobrze atakować jakkolwiek. Sprawdźmy. Spróbujmy ich pobić wręcz. To jest ultra wolne, widzicie to? Ultra wolne. Tu są jakieś dwie dusze. O
Okej, okay, i co ja mogę z tymi duszami zrobić? Jakiś pasek na dole mam, widzicie? Pod XYB mam jakiś pasek dusz, który mi się zapełnia. Okej, okay, to jest na pewno ciekawa broń, więc sobie ją przetestujemy w... Ja coś mogę szybko sobie zamienić, tak? Tak, coś mogę szybko zamienić. Spoko, nie ma problemu. Okej, okay, mapa mówiłam tutaj. No i właśnie te dusze są bardzo ciekawe. Nie do końca wiem, co mam o tym myśleć do końca jeszcze. Bo wiem, że jest ta mechanika zbijania dusz, ale... Po co? Czemu? Dlaczego takie coś jest? Nie wiem. Siekamy, no wiem, dostanę pysk strasznie, ale chcę te dusze zebrać. Ponura zbroja. Świnie, wracaj tu. No tak, zbieram te dusze. Jest spoko, to ma naprawdę duże obrażenia, jak na ten nóż. Może nie aż nie wiadomo jak duże, ale... Na pewno jakieś. No też nie dostaję za dużo... rzeczy. Nie za dużo dostaję tych dusz po prostu przy ataku. Gliewia, co to jest? Ej, halo! Kontrolerze, przestań. Okej, no mamy taką broń, która nie daje nam żadnych dusz, ale jest na pewno chyba lepsza od tamtych husky. To tam może trochę się odsunę. Jest lepsza od tego noża, chyba. Tak, jest na pewno lepsza. Trafienie krytyczne, co my tu mamy większy zasięg walki wręcz. Nie, ja bym poprosił... No nie to. No nie, co się dzieje? Przestań. Poproszę to tutaj. Potem to tutaj, żebym mógł sobie zmieniać szybko. Okej. Okay. Tą glewię sobie na ciebie zostawię. Zostawię sobie to, co sobie rozbiję, to sobie rozbiję. Ponurą zbieję. To jest zbieranie dusz plus 100. No właśnie, plus... No, to jest w ogóle lepsze, ale to jest zbieranie dusz plus 100. Załóżmy to na chwilę. Nie wiem, co... Ścieżka ognia, okej, okay, płonięcie. Okej. Okay. Sprawdźmy, jak to będzie działać teraz razem z tym. Czy więcej dusz będę miał? Zbijanie dusz plus 100 ponoć, nie? Dostaję duszę za zabitego przeciwnika? Dobrze rozumiem? Plus 100% zbijanie dusz. Dziwnie, dziwnie. Tu jest skrzynka, którą bym pominął. TNT jest w środku. Nie chcę tego TNT, ponieważ chcę zbijać duszę. Mnie bardzo interesuje. Ciebie nie zabiję niestety w ten sposób, jakbym chciał. Ducha zabiłem. Nie wiem, czy z ducha jest dusza. Jest dusza z ducha. No proszę bardzo. Okej. Okay. Cienista forma. Komuś wywalę za milion obrażeń. Bum! I wywaliłem, tak jak obiecałem. Okej, okay, chcę, żeby mi się ten pasek zapełnił i może wtedy wrócę do... tamtej broni, którą miałem przed chwilą. O Jezus, abym umarł. Okej, okay. Enderman, oh shit, boss. Enderman jest prostym bossem, więc nie mam co się martwić. Słyszę cię, na się to nie idę. Dostaję w pyskach przy okazji. Mam mniej obrażeń niż miałem wcześniej. Przestaniesz? Dobra, udało się. Moc zwiększona. Dobra, idziemy do tego Endermana, póki mam moc. Dobra. Enderman tutaj jest jak Slenderman. To jest bardzo ciekawe. Dobra, czyli dostałem z tego bossa więcej dusz niż bym dostał normalnie. Czy więcej niż jedną, nie? Boję się, że umrę za tym ciosem jego. Nie wiem, czy dostałem więcej dusz? Nie, dostałem jedną, tak czy siak. Zbroję złodzieja dostałem. Chyba zmienię sobie tą zbroję, bo ta zbroja mi kobiet nic nie daje. Takie jest moje zdanie. Może jest błędne, może jest dobre. Ale to sobie zostawię, bo jeżeli mam dodatkowe zwiększenie ten dusz, to może być dobre. Kto wie? Tak, to mogę atakować w ten sposób? Tak, właśnie. Was też mogę tak atakować? Pięknie, to jest kolejna cienista forma. Dobra, zbieram duszę. Zapełnił mi się ten pasek, tylko dalej nie wiem, co mi to daje. Naprawdę, wiem, że dostaję więcej życia, zbieram duszę. Nie wiem, serio. Serio nie wiem, o co chodzi. Zabiło go, to spoko. Nie wiem, o co chodzi z tym, serio. Bardzo bym chciał wiedzieć. Leczenie zdrowia. No dobra, sprawdźmy to. Jak to się sprawdzi. Tylko mamy duszę aktualnie. Duszę w ogóle zbijamy, wytrwy. Nie wiem, o co chodzi. No ale dobra. Cyk, cyk, pięknie. Dostajemy trochę obrażeń, to użyjemy, zobaczymy jak to pójdzie. O Boże, teraz by się przydało w ogóle wszystko na raz odpalić. Bo nie wiem, czy życie odnawia. O, patrzcie, odnawia mi się życie. Za duszę. Faktycznie, to mogę cały czas używać. O my god, to jest dobre.
Nie zaraz sobie użyję, co mam duszę z powrotem. Ej, to jest fajne, to mi się podoba. To mi się podoba. Ja się tego nie przebije, no nigdy się tego nie przebije w takim tempie. Nie ma opcji nawet takiej, dobra, mogę sobie trochę łukiem. Muszę się cały czas leczyć, cały czas mam duszę dodatkowe. Co się dzieje w ogóle? Ja biję, zobaczcie, biję za mocno, żeby się w ogóle do niego dostać. Omg. Ale dziwnie. Tylko tego użyć, a użyć. No pewnie, chyba widzicie, że muszę sobie zmienić na ten miecz, bo inaczej się tam nie przebije po prostu. Okej. Okay. Ich jest dwóch, to tym bardziej bym się nie przebił nigdy tam. Dobra, tu jest siła. Wiecie co? Tu jest siła. Tak, tu jest siła, dokładnie tak. Wypad, panowie, od razu wam mówię. Może umrę zaraz, jak to dalej pójdzie. Ej, tak zbijam duszę, zobaczcie. Bez niczego. Nawet jak tym mieczem biję, i tak zbijam duszę. O, jak to działa? O co chodzi? Ja po prostu mam tu ekwipunku, to po prostu to zbijam cały czas? Dziwnie, bardzo dziwnie. Ej, ja tam się nie przebiję, no serio, no nie mam jak tam się przebić nawet. Jezus, umrę zaraz, tak się skończy. Nie wiem jak tam się przebić! Przebij się tam strzało! I tak zbieram te dusze, nawet jak mam to po prostu w tym. Poziom wbiłem na nich już tutaj. Udało się. Jezus. No i zbieram faktycznie, czyli nie muszę mieć tego nawet wyekwipowanego. Bardzo przyjemnie, dwa tutaj już. Widzę, że zjadka po raz kolejny. Udało się, pięknie. Tutaj zabili mi haska, niestety. Dobra, no te dusze są naprawdę spoko. Tylko nie czemu to jest. Ta jest trójka przy tym. Nie mam żadnego pojęcia, no dobra, nieważne. Tutaj nie musimy iść. Odpalam ekwipunek, jak chcę mapę. Dobra, udało się. Cyk. Zgasi ogień? Nie zgasiło. Ciekawe, dobra. Tu pominaliśmy ścieżkę, alejkę. Tak, tędy na pewno nie szliśmy. Tu pominaliśmy coś. O, tu jest znowu ten skór, czybyk. W sumie chciałem, żeby zespół to bym sobie, ała, powiększył mój zapas dusz, a tak to mam tylko jedną. Kurde, znowu dostałem z tym debilem, dobra, nieważne. Dało się, okej. Okay. Idziemy dalej. No, powiem wam, że te dusze to jest ciekawa sprawa. Naprawdę. Interesuje mnie to bardzo. Jestem zainteresowany tą religią. Bum. Emeraldy. Mamy dodatkowe leczenie. Mamy wszystko, czego byśmy chcieli. O-o. Hej, dude. Co tam? Bitwa na arenie, okej. Okay. Co mi zespisz? Haska? Pająki? Szkielety? Co ty chcesz? Tylko mi duszę dajesz. To dobrze. Tylko ten cykl z duszami się sprawdzał tylko w momencie, w którym wiecie, w którym mieliśmy faktycznie w przeciwniku dużo, żeby te dusze zebrać. No nie? Nawet nie wiecie, gdzie ja jestem. Ha. Dobra, boom, udało się. Cyk. Nóż dusz kolejny. Bardzo przyjemna sprawa. Chyba teraz pająk tutaj zabrał. Pajęczyny nas. Brakuje mi głowa, panie i panowie. Bożeż, mój, jak oni trzaskają. Dobra. Brakuje mi słów, nie wiem czemu. Tylko tak dzisiaj komentarz mi nie idzie. Aż dziwnie. Dobra. Panie. Leci na ciebie. Nie ma. Dawać mi duszę. Dotrzyj do grobowca, okej. Okay. Dajcie mi duszę. Mam tyle dusz. Dalej nie, bo to są te dusze. I tym bardziej dziwne jest to, że zdajemy duszę. Strasznie. Zaopatrzenie, chleb i strzały, po raz kolejny. Okej. Okay. Uro go skosiło, mój Boże. Tajemnic w ogóle nie odkryliśmy na tym poziomie. To jest skrzynki 6.
Tak, wiem, że ten nóż dłuższy jest lepszy, ale po prostu szybkość ma zmniejszoną i to mi się nie podoba strasznie. No, jeszcze lepszy nóż dłuższy. Jeszcze lepszy, lepszą moc? Tak, jeszcze większa moc. Ale szybkość jest strasznie mała. Naprawdę, aż to aż boli, jaka ta szybkość jest. Strasznie to boli. Dobra. Strasznie mnie interesuje, o co chodzi z tymi duszami. Tu w ogóle mam broń tak po prostu położoną, spoko. Nie narzekam. Glewia kolejna. Ten sam poziom chyba tej glewi, skoro... Patrzcie, druga świnka na poziomie. Zawsze była jedna. Ciekawe, ciekawe. Ten poziom bardzo lubi pająki i szkielety, zauważyłem. Bardzo, po prostu ubóstwia. Użyjemy sobie tego, uleczymy się. Mamy lepsze leczenie niż naszą fiolkę teraz. Fiolka jest bezużyteczna teraz, nasza. A, wydostałem. Okej. Tu mam pająka. Tu mam kolejnego pająka! Nie ma, panowie. Czy wy nie nauczyliście przez tyle odcinków i tyle... tyle poziomów, że nie jesteście w stanie nic zrobić? Naprawdę? Zginąłem tylko raz w tej grze. Raz! Jestem tak zajebisty. Uła, piękny koszot. Pęk strzał dla nas, pięknie. O mój Boże. O mój Boże. Kości się leją, tu jesteś, świnko. Gdzie ty mi uciekasz? O, mamy zbroję, ponują zbroję do zbijania dusz. Tak, mamy już taką, to sobie rozbijemy, tą grę też sobie rozbiję, bo jej nie chcę. Noże dusz oczywiście zachowamy. I zachowamy na razie ten nóż dusz, który mamy aktualnie. Rozbijemy ten, bo tutaj mamy punkt zaklęć włożony. Okej. Czy tylko mi się zdaje, czy te poziomy są coraz dłuższe? Możliwe, że tak właśnie jest. Czy ta szybkość jest trochę lepsza w tym nożu? Nie, jest taka sama. Chyba, bo trochę szybsza. No ja tu na razie starczę. To jest okej. Bo te obrażenia są większe. To jest spoko. Tu dostaję trochę w dupę, ale te dusze mnie leczą. Też. Dzisiaj dobrze widzę. Nie leczą mnie dusze. To co mnie leczyło przed chwilą? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Dostawałem plus 3, plus 3, plus 3. Chyba to jest regeneracja z chleba. Możliwe, że jeszcze miałem regenerację. Tu widzę skrzynkę na prawo. Chodź, duszo. Nie potrzebowałem cię brać, no ale... Mamy skrzynkę u góry. Fajnie byłoby się tam dostać, więc panowie, przepuśćcie mnie. Nie wiem, nie będę tego noża dużo używał, bo... naprawdę nie potrzebuję. Te obrażenia są spore, ale tutaj też są duże obrażenia, szczególnie obrażenia krytyczne. Więc to jest super. Chyba dusze do mnie przylecą, tak czy siak. Martwić się nie muszę. Leczymy się po raz kolejny. No, zaczynamy być coraz bardziej owypałe. Ale i tak pamiętajmy, że czeka nas boss. Cały czas czeka nas boss. Według gry, mam nadzieję, że nas czeka boss. Jednego bossa już mieliśmy, był to Enderman. Czy Enderman, czy jak to tam, chcecie nazywać. Tak sobie nazywajcie. Który zachowywał się jak slender, psuł nam Eken i w ogóle, bardzo fajna sprawa. Chodź, już kiedy ci nie uciekaj ode mnie. Bum, dostało mi tą strzałą. Nie uciekaj do wody. Stary. A i tak mamy za sobą tą broń, tak czy siak. Przydałaby się jeszcze jakaś inna unikatowa. Byłoby spoko. Chyba nie jesteś tak, to masz tak. Czy tu coś jest? Pod tą wodą? Nie, nie ma tu nic. A szkoda, bo w takich miejscach powinno być. Bo ludzie nie pomyśleliby, że można tędy iść, tak mi się wydaje przynajmniej. Okej, dużo do mnie przylecą, tak czy siak, nie muszę się o nie martwić. Cyk, cyk, cyk. Na tym się uleczymy, żeby nie marnować dusz. Okej. Tędy nie przejdziemy nigdzie. Mamy jeszcze jedną część tego kompleksu do ogarnięcia. I to będzie wszystko na tą lokację. To mamy jeszcze... Tu mamy emeraldy. W dwóch miejscach, panie i panowie. Okej. Do szeregu są? Tak, jak najbardziej. Okej. Dobra, tyle. Emeraldów mamy tyle. Idziemy dalej. Zdobądź laskę, okej, czyli to już jest to. To już jest to. Bezimienne królestwo. Dobra. Wyłączyła się muzyka. O, mamy zamknięte drzwi, nie podoba mi się to. Oj, nie podoba mi się to. Okej, czy będzie walka z bossem? Proszę. Oh boy, obudź, oh boy. Będzie walka z bossem i to nie jaka.
Okej. Zacznijmy zatem walkę z bossem, co? Obudź. O mój Boże, boję się. O mój Boże, boję się. Bezimienny. Nie obchodzi mnie, jak się nazywasz. Jak oni się kają. O mój Boże. To jest chore. Okej, nie mam strzału, żeby do niego podejść teraz. Albo nawet nie, bo to jest głupi pomysł, mi się wydaje. O, jest bardzo głupi pomysł. Jezus. Trzaskam, póki mogę. Trzaskam, póki mogę. Trzaskam, póki mogę. Trzaskam, póki mogę. Jezu, Jezus, tak, więcej ich. I może wszyscy te samo obrażenie zadają. No świetny pomysł, naprawdę. Z tymi kopiami, co to jest. Laskami. Uuu, skusiło pięknie. Więcej tak, więcej takich, więcej takich. Tak jest. Więcej takich. Gdybym tego noża dusz teraz nie miał, gdybym nie mógł zbierać dusz normalnie, to mi się wydaje, że byłoby to nam cienko aktualnie. A masz, trzeba trochę więcej czasu, zapomniałem. Trzaskam, 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 trzaskam. No teraz uciekam stąd, bo to się daje nie opłaca z nim walczyć w ten sposób. Proszę rykoszet, dobrze, razy trzy. Jeszcze rykoszet. Jeszcze rykoszet. Walczę z wami normalnie, bo... Bo chcę zaatakować chociaż jedną strzałą pomienną. Chodź, cwaniaczko. Chodź, o Jezu, nie! Zostaw mnie. Gdzie jesteś? Tutaj. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Nawalaj go! Nawalaj go! Proszę, 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 proszę! Tu uciekamy są teraz, bo dostajemy w pysk to ostro. Biegnę niego, że tam jesteś, tak? Chodź tu! Chodź tu! Oj, on bije, Jezus Maja. Okej, to będzie ostatni strzał? Tak, jest! Uciekli ze świątyni. Piękny to był strzał, na ślepo. Unikatowa zbroja. Zbroja Withera. Redukcja obrażeń, zbieranie dusz. 222, zbieranie dusz plus 100%. Aura wampiryzmu. Redukcja obrażeń 35%, okej. Okay. Dusz, szansa uniknięcia trafienia, bla bla bla. Dużo czasu trafienia uniku. 100%. To może być ciekawe. To może być lepsze nawet od tego. Wzmocniona kolczuga. Okej. Okay. Weźmy sobie to. O Boże, co się zakłada, to w ogóle animacja jest tego. To było dziwne. Okej. Okay. Mamy zbroję Withera. Rozbijemy sobie to. Jak uważacie? Rozbić czy nie? Ja uważam, że tak, także rozbijam to. O mój Boże. To bolało. To bardzo bolało. Ultra bardzo to bolało. Okej, okay, co możemy tu zamontować w ogóle? Odbicie. Szansa na odbicie ratujących pocisków. Trwają takie wręcz i ataki dystansowe zadają więcej obrażeń, gdy jesteś przy pełnym zdrowiu. O, ciekawe. Skowyt akuni, potężne, w ogóle mam napisane, potężne wszystko. Gdy twój poziom zdrowia spadnie poniżej 25% punktów, okej, okay, zostaną użyte wszystkie posiadane artefakty bez względu na czas odnowienia. Ohoho! O, wow! Co 5 sekund emituje wokół fale, która przyciąga do ciebie pobliskich wrogów. Przyciąga? Nie! Powoduje falę, która zmniejsza prędkość ruchu i ataku pobliskich wrogów co na jedną sekundę. O 20% zmniejszoną, 40-60. Zmniejsza, okej, okay, to w ogóle potężne napisane, oh shit! Okej, okay, szansa unieruchomienia. Czas trwania 5 sekund. Przy krótkim użyciu mikstury zdrowia, przy krótki czas otrzymujesz... Minus 90 punktów obrażeń? A, że ja otrzymuję, okej. Okay. Z 5 obrażeń to jest przy pełnym zdrowiu. Dostaję małą szansę na dotyczące pocisków. Mi się wydaje, że wezmę tchórzostwo. Takie jest moje zdanie. I tutaj wezmę to. Mhm, tak, wezmę te dwa. W ten sposób. Ok, zbieję Withera. Jestem Witherem, który pomyślał. Mam trzy w ogóle rzeczy unikatowe na sobie. Super. Ok, ten łuk muszę też trochę w końcu zwiększyć. Nie dałem nic w łuk aktualnie. Brawo ja. Ok. Jestem przy pełnym zdrowiu, zadaję więcej obrażeń, tak? Sprawdźcie tą teorię. Tak powinno być zresztą. Ok. No dobra. Co ja tu jeszcze wziąłem? Tchórzostwo, tak? Tchórzostwo. Cyk, no zadaję więcej obrażeń, znacznie. To fakt, to się potwierdziło. Oj, tak byczku. I teraz mnie, że nie mam pełnego zdrowia.
No, to jest ciekawa mechanika. O mój Boże, umrę zaraz. Co to było w ogóle? Zbiera złodzieja, no spoko, ale bym prawie umarł. Pomyliło się komuś coś, Jezus. Okej, okay, a ty? Gdzie mi tu uciekasz? Dobra, super, pięknie. Dobra, jak to jeszcze raz przy pełnym zdrowiu? Która zmniejsza prędkość ruchu pobliskich wrogów na co najmniej jedną sekundę. Co jakiś czas, czy jak to działa jeszcze? Jeszcze raz dokładnie. Co dwie sekundy. Co dwa sek. Co dwie sekundy. Okej. Okay. Ja mam tylko poziomy jeszcze zostało. Pewnie sporo. W pełni zdrowia. O, że to są... Czemu wy... A, was spowalnia, nie jesteście zaklęci. No. Źle zrozumiałem, nieważne. Pająku, przestań mnie spowalniać. Spowalnianie jest spoko, ale nie w tym momencie. Zdecydowanie, ała, nie w tym momencie. Jak mam się tutaj przedostać w ogóle? Czy jestem pająk pieprzony? Dajcie mi to mięso, 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 dajcie mi to mięso. A, kolejny poziom wbitu na tym poziomie, Jezus Maria. Nie plansz powinienem powiedzieć, bo to powiedziałem poziom dwa razy, nieważne. Nie ma, przebije się do was tak czy siak. Zbieram duszę, zbieram poziom teraz aktualnie. Jest spoko. Tu się prawie przebiłem. Przebiłem się do ciebie. Przebiłem się do ciebie. Pajaczku. O Jezu, umrę zaraz. Leżysz? Leżysz? Leży jeden, okej. Okay. Nie wiem, wbijam sobie poziom aktualnie, fajnie na nich wszystkich, więc... Czemu z tego nie korzystać? Pająka musiałem rozwalić. Psuję trochę krwi. Paniak. Dobra, umrzesz czy nie? Umrzesz czy nie? Umarł, pięknie. I jabłuszko na... Dobry koniec. Tu mamy jeszcze cwaniaczka, który myśli, że jest fajny, ale tak naprawdę tak nie jest. Aaa, umrę zaraz. Co chwilę na tym poziomie umrę, to jest jakaś masakra. Dobra, to rozbijamy. Zbiera Widera. Jest naszym posiadaniem. To jest koniec poziomu tutaj. Ooo, ale tam można wejść, to widzę. Okej, okay. I to był przedostatni poziom przed tym zamkiem. Once again the arch illager is thwarted. Tak jest, okej. Okay. I wracamy do obóz. Czy coś w tym obozie będę mógł zrobić z tymi duszami? Pewnie nie. Okej, okay. Liczba otwartych skrzyń 100%. Pociski przytrafiły 136%. 162 tysiące obrażeń. Wow. Co dostaniemy? Proszek wstrząsowy. To przydatne narzędzie dla pragnących się szybko ulotnić. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Czyli to jest artefakt, zakładam, jak najbardziej. Ogłusza pobliskich wrogów. Czas trwania 4,5 sekundy. Czas ustawiania 15 sekund. Proszę wstrząsowy. Dałbym sobie to za to, bo w sumie zaczynam tego mało używać naprawdę. O nie! Jeszcze przed tym coś mamy. A nie, nie mamy. Salę wzniosłego... Wyniosłego bloku. Salę wyniosł... A, salę. W sensie salę... W sensie jakieś tam wielkie... pomieszczenia, sala, po prostu balawa na przykład, a nie sale, bo przeczytałem sale, w sensie sprzedaż, trochę głupio. Tak, mamy tu jeszcze jeden poziom, czyli mamy dwa poziomy jeszcze przed końcem. Sale wyniosłego bloku, o boj, okej, okay. Fajwekę możemy tu w ogóle dostać, wytypy. Czyli tak to działa, okej. Okay. Czas trwania tutaj 3 sekundy, no dobra. Pyle wy widzicie, mamy kurczaka, który nam sygnalizuje, że mamy pełne zdrowie. O, tu jest jeszcze skrzynka na dole, jak się tam na to dostać? Nie tak, nie mam tu mapy, okej. Okay. O, są dwie skrzynki! Tutaj mamy skrzynkę ze szmaragdami. I tu mamy skrzynkę ze szmaragdami. O, proszę. Pięknie, okej. Okay. I chyba więcej tutaj już nic nie ma, chociaż mogę się mylić, jak zawsze. No, powiem wam, że jestem mega szczęśliwy z tego, co tutaj się wydarzyło. W tym odcinku. W każdym odcinku dzieje się coś innego, co ja w ogóle jestem... Jestem mega szokowany tym wszystkim. No cóż. Jest tutaj, wyobrażałem pełne zdrowie. 367 przy krytycznym, 122 przy normalnym, 76 ogólnie. Okej, nie są to magiczne obrażenia, nie są to jakieś niesamowite obrażenia, ale nam na razie muszą oczywiście wystarczyć. Po co my tu możemy wejść? Dalej nie wiem. Czy jest tutaj coś specjalnego, co może nam się odblokować w końcu? Raczej nie. Wątpię. Powątpiłem. O, wait! Czy ja dobrze widzę? Czy tego nie było wcześniej? Tą tam tabliczkę, tak. O, tu mamy strach na zbroję, ale to już chyba było. Mamy tu, zobaczcie, mamy głowę tego monstrum. Tutaj, w naszym domku, u góry. To by było fajne na miniaturę poprzednią.
A nie to, co zrobiłem. I know. Okej. Okay. To byłby kolejny odcinek z Minecraft Dungeons. Następny poziom, który mamy, to salę wyniosłego bloku. I następny poziom po tym mamy prawdopodobnie ostatniego bossa. Także będzie na pewno ciekawie. Zostaną dwa odcinki i pewnie kolejny, gdzie pokonujemy bossa czy ostatni poziom na najwyższym poziomie trudności, bo tą grę będę farmił. Bardzo mi się podoba, a nie chcę was zanudzać tymi samymi poziomami po raz kolejny. Także cóż, trzymajcie się moi drodzy, na cześć i pa, i do zobaczenia na następnym odcinku z Minecraft Dungeons. Trzymajcie się, pa pa!